Zacznę od tego stwierdzenia, że MSPO, Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach, to silna marka. To silna polska marka. To już 29. edycja salonu odbywająca się tu na Targach Kieleckich. To zawsze było, jest i będzie ważne wydarzenie, jeśli chodzi o polski przemysł obronny, ale także jeżeli chodzi o zdolności Wojska Polskiego. Bo przecież zasadnicze dwa elementy, które tu tworzą jedną całość, to są zdolności przemysłu obronnego polskiego, ale także zagranicznego i potrzeby Wojska Polskiego. A wszyscy doskonale wiemy, że żyjemy w czasach trudnych, w czasach niebezpiecznych. Nie tak dawno widzieliśmy obrazy z Afganistanu. Wiemy, że teorie kiedyś snute o końcu historii nie sprawdziły się. Zagrożenia są realne. Widzimy wszyscy, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Polska została poddana atakowi hybrydowemu, ale polskie służby z Wojskiem Polskim także stoją na straży bezpieczeństwa naszej ojczyzny, stoją na straży bezpieczeństwa polskiej granicy, stanowiącej jednocześnie granicę Unii Europejskiej. Za to serdecznie dziękuję żołnierzom, funkcjonariuszom polskich służb. Dziękuję też w kontekście ataków, jakie na żołnierzy i na funkcjonariuszy były przeprowadzane przez uczestników życia politycznego związanych z opozycją albo stanowiących wprost opozycję. Dziękuję za to, że strzegą bezpieczeństwa naszej ojczyzny, bo takie jest ich powołanie. Taką złożyli przysięgę. Są wierni tej przysiędze. Moim zadaniem jako ministra obrony narodowej jest wykreowanie, jest stworzenie warunków do tego, żeby służba wojskowa odbywała się w jak najlepszych warunkach właśnie. Jest zapewnienie, aby żołnierze Wojska Polskiego dysponowali odpowiednim, nowoczesnym sprzętem. I właśnie temu służą również targi w Kielcach. Temu służy Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Jak to zostało wspomniane, dziś w obecności pana prezydenta Andrzeja Dudy zostaną podpisane ważne umowy. Umowy, które stanowią o przyszłości Wojska Polskiego. Ale chociaż to są istotne umowy, szczególnie jedna z nich, też tu wspomniana, umowa dotycząca zamówienia 23 zestawów przeciwlotniczych, zestawów rakietowych w ramach programu NAREW, która będzie jedną z największych, jeżeli chodzi o wartość transakcji, która będzie jednym z największych programów, które będzie realizował polski przemysł obronny. To chcę podkreślić, że od 2015 roku, od czasu, kiedy prezydentem Rzeczypospolitej został pan Andrzej Duda, od czasu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość objęło ster rządów, sytuacja, jeżeli chodzi o obronność, jeżeli chodzi o wyposażanie w nowoczesny sprzęt, jeżeli chodzi o modernizację Wojska Polskiego, znacząco się zmieniła. Zmieniła się pozytywnie, proszę państwa. Świadczą o tym liczby. Otóż w 2014 roku na zakupienie sprzętu wojskowego przeznaczono 8,5 miliarda złotych. W 2020 roku na ten sam cel wydano ponad dwa razy więcej, bo grubo ponad 17,5 miliarda złotych. Proszę państwa, Polska zbroi się. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Dlatego, że taka jest potrzeba. Dlatego, że zadaniem polskich władz, rządu Prawa i Sprawiedliwości, prezydenta Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczypospolitej, zwierzchnika Sił Zbrojnych jest zapewnienie bezpieczeństwa naszej ojczyźnie. Konsekwentnie realizujemy te zadania.
Mógłbym wymienić wiele spośród transakcji zawartych w ciągu ostatnich lat. Powiem o tych największych, jeżeli chodzi o ich wartość. To kupienie systemu Patriot w 2018 roku, rakiet HIMARS o zasięgu do 300 km w 2019 roku, samolotów F-35 w 2020 roku, najnowocześniejszych samolotów na świecie, czy też transakcje tegoroczne, a więc Miecznik, czyli zamówienie fregat dla polskiej marynarki wojennej, transakcja, która dziś zostanie zawarta, o której przed chwilą wspominałem, także zamówienie 250 czołgów Abrams, najnowocześniejszych czołgów na świecie. Również w ciągu ostatnich lat zawierane były umowy dotyczące wyposażenia Wojska Polskiego w samobieżne moździerze RAK, w armatochaubice Krab. Tak, wyposażamy konsekwentnie Wojsko Polskie w najnowocześniejszy sprzęt. Zwiększamy liczebnie Wojsko Polskie. Też to jest niezwykle istotne. To jest jedyna realna i skuteczna odpowiedź na zagrożenia, które przecież są. To jest konsekwentne działanie polskich władz. Zapewniam Państwa, że również nie zatrzymamy się na tej drodze, że w ciągu lat następnych konsekwentnie będziemy budować zdolności obronne Rzeczypospolitej Polskiej. Pan minister Paweł Soloch, odczytując list pana prezydenta Andrzeja Dudy, wspomniał o oczekiwaniach pana prezydenta. Tak, konsekwentnie realizujemy te oczekiwania. Wzrastają nakłady na bezpieczeństwo z roku na rok. Kilka tygodni temu miałem sposobność razem z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim w Wesołej pod Warszawą ogłaszać właśnie zamówienie, najnowsze zamówienie dotyczące kupienia czołgów Abrams, 250 sztuk czołgów Abrams. Traktujemy takie zamówienie jako pilotaż. W liście, który został odczytany, który na targi napisał, podpisał pan premier Mateusz Morawiecki, wspomniane były działania, które podejmujemy, aby zwiększyć jeszcze skalę zamówień obronnych. Kupienie czołgów Abrams jest swoistym pilotażem. Jeszcze jesienią tego roku przedstawimy model, który pozwoli na sfinansowanie jeszcze większego zakresu zamówień dotyczących najnowocześniejszego sprzętu dla Wojska Polskiego. Będziemy konsekwentni w tych działaniach. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to nie tylko targi, to nie tylko transakcje, te bardzo ważne transakcje, ale także to miejsce spotkań, miejsce debat, seminariów, konferencji. Bardzo cieszę się z tego, że te konferencje, te seminaria będą odbywały się właśnie tu w Kielcach. Liczę na to, że uczestnicy tych debat przedstawią swoje koncepcje, swoje pomysły, swoje rozwiązania, które następnie będą wykorzystywane w celu zbudowania, rozszerzenia, rozbudowania zdolności obronnych naszej ojczyzny. Też taką tradycją stał się fakt, że symbolicznie inaugurujemy podczas targów kieleckich rok szkolny klas mundurowych. W tym roku szczególnie ważne jest rozpoczęcie programu Cybermil z klasą, a więc rozpoczęcie nauki w 16 szkołach położonych w miejscowościach, które nie są stolicami województw, w mniejszych miejscowościach. W tych klasach będzie uczyć się młodzież, która, mam nadzieję, po skończeniu nauki będzie służyła w Wojsku Polskim, potem po skończeniu wyższych uczelni wojskowych, tudzież po maturze, zasili szeregi Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. To jest wyzwanie
XXI wieku. To jest wyzwanie, któremu sprostamy, jestem o tym przekonany, poprzez właśnie wykorzystywanie najnowocześniejszych technologii w działaniach obronnych i poprzez kształcenie, poprzez edukację młodych ludzi, tak żeby stali na straży bezpieczeństwa również w tej jakże niezwykle istotnej dziedzinie. Szanowni Państwo, na koniec mego wystąpienia odczytam tą jakże istotną formułę. 29. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego oraz 27. Międzynarodowe Targi Logistyczne Logistyka uważam za otwarte. Dziękuję.